jest sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, Komisja Edukacji zebrała się w dniu dzisiejszym, w godzinie przed sesją Rady Dzielnicy i zajmowaliśmy się kwestiami związanymi z wolą edukacją dwoma szkołami. Pierwsza to jest zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, gdzie przewodniczący Rady Szkoły i przewodniczący Rady Pedagogicznej, tym samym dyrektor zespołu szkół pan Łazowski razem z panią Karlicką wystosowali pismo do Wydziału Edukacji. Tutaj przyszła do nas kopia. Może ja odczytam, żeby tutaj nie poglądać czegoś. Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz Dyrekcja Zespołu Szkół w Krakowie wyłaniając liczne głosy rodziców oraz uczniów szkoły podstawowej wnioskują o przekształcenie począwszy od roku szkolnego 2013-2014 Gimnazjum Integracyjnego nr 75 imienia Polskich Kawalerów Maltańskich w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 75 imienia bez zmian oraz przydzielenie tzw. obwodu szkolnego obejmującego ulicę Czarnogórską. Zmiana umożliwi aktualnie uczęszczającym uczniom kontynuowanie nauki w tej szkole przy równoczesnej możliwości poszerzenia oferty szkoły o oddziały ogólnodostępne. Nowe regulacje prawne przepisów prawa oświatowego w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych spowodowały znaczące ograniczenie wydawanych orzeczeń, a w ślad za tym skierowań dla tych uczniów. Jednocześnie zdecydowanie wzrosła liczba uczniów bez orzeczeń, którzy chcą uczęszczać na naszą gminę. W roku szkolnym 2012-2013 jedno miejsce składało ponad 2% zaproszeń. Tych uczniów, którzy chcą pójść do gminy, a nie mogą się zmieścić. Wysokie wyniki moralne i sportowe osiągane przez naszą młodzież oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna stanowią mocną stronę szkoły. Szkoła dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi oraz nowoczesną bazą dydaktyczną. Dotychczasowa działalność naszej placówki w okresie 10 lat ugruntowała mocną pozycję w środowisku lokalnym Woli Duchackiej Wschód oraz pozostałych osiedli wchodzących w skład dzielnicy 11 Podwórze Duchackiej. Sądzimy, że warto rozważyć naszą propozycję, gdyż szkoła cieszy się poparciem zarówno uczniów, jak i rodziców. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i w ślad za tym przyszło zaproszenie na ręce pana przewodniczącego z Wydziału Edukacji właśnie zapraszające na spotkanie dotyczącego stworzenia warunków prawnych umożliwiających przekształcenie szkół integracyjnych w szkoły z oddziałami integracyjnymi i poszerzenia oferty szkół o oddziały ogólnodostępne. I było to 7 stycznia 2013 roku o godzinie 14. Ja teraz słyszałem, że pozytywnie dla pana Łazowskiego się zakończyło, bo otrzymał tak jakieś przyrzeczenie, że rejon ma powstać, ale oczywiście decyzję może dopiero zapaść na posiedzeniu Rady Miasta w lutym tego roku. Tak. Znaczy, moi proszę pewnego takiego uzupełnienia. Faktycznie tak jest, że zostałem zaproszony na to spotkanie z panią obecnie ma wicedyrektor Hortel Wydziału Edukacji panią Hortel Jasińską. W tym spotkaniu uczestniczył pan dyrektor Łazowski i pani dyrektor z gimnazjum nr 27. Faktycznie tak jest, że od tego roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi zespoły szkół integracyjnych muszą mieć przypisany jakiś okręg. Może być to najmniejszy z możliwych okręg, nie wiem, też ulica najmniejsza, natomiast szkoła musi mieć przypisany okręg. Natomiast jakby tutaj na tą sprawę nałożyła się sytuacja związana z przedłożeniem Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 27. To spotkanie z moim udziałem odbyło się to parę dni po tym, jak pani prezydent Okońska złożyła pana prezydenta złożyła projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji. Podczas tego spotkania uznając te argumenty zespołu szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 7, bo faktycznie to też jest cenna placówka funkcjonująca na naszym terenie. Te szkoły
legislacyjna też jest potrzebna. Natomiast zaproponowałem, aby ten okres, który faktycznie musi być, no był jak najmniejszy, aby w jak najmniejszym stopniu uszczuplić okręg należący do gimnazjum numer 27. No niestety, tak jak Państwo doskonale wiecie, w ciągu ostatnich kilkunastu lat władze miasta podejmowały decyzje no, bardzo korzystne dla szkoły przy ulicy Czarnogórskiej i bardzo korzystne dla szkoły przy ulicy Fredy, czyli takich dwóch gimnazjów sąsiadujących z okręgiem gimnazjum nr 27 przy ulicy Malbowskiej, ale gdyby w sposób niekorzystny, w sposób taki niesprawiedliwy była traktowana ta szkoła przy ulicy Malbowskiej. I jak gdyby ta sytuacja i te podejmowane decyzje przez władze miasta no, terminowały jej trudną sytuację. No i teraz się mówi, że jest tam mały napór i trzeba szkołę zamknąć, szkołę cieszącą się 11-letnią tradycją, jak wpisaną w tą historię woli bukackiej. Natomiast wracając do tego, jeszcze będę mówił, bo to jest dość istotna sprawa, która tutaj dotyczy naszego terenu. Natomiast kończąc ten problem, o którym wspomniał Pan Przewodniczący, no to ja zaproponowałem takie rozwiązanie, aby Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych wskazał jakąś najmniejszą uliczkę tam w rejonie tej części Woli Bukackiej, najlepiej taką, w której znajdują się domki jednorodzinne. Po pewnej takiej rozmowie jeszcze i z panią dyrektorką Włoską i z panem dyrektorem Małgorzatą, pan dyrektor ostatecznie gdyby na to przystał, czyli później zdania nie zmienił, choć mówiąc nie wiem, ale zaakceptował takie rozwiązanie. Myślę, że z korzyścią i dla jednej placówki i dla drugiej. Niezależnie od wyniku środowego głosowania w takiej lub innej formie, mam nadzieję, Szkoła Przewodnictwa Polskiej przetrwa. Natomiast Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych potrzebuje mieć tylko okręg, tak jak mówię. No to niezależnie od tego, jaki by ten okręg miałby być. No teraz drugą oczywiście kwestią, to co Pan Przewodniczący zaczął, no to są pisma, które tutaj są w naszej teście, podczas naszych rozważań. Mianowicie pierwsze to było właśnie pismo od Wydziału Edukacji, czy raczej szerzej od Pani Prezydent Anny Okońskiej-Walkowicz, która informowała właśnie o, jeszcze było wysłane w tamtym roku, o zamiarze likwidacji gimnazjum w ulicy Malborskiej i przeniesieniu uczniów razem z wychowawcami. Oczywiście chodziłoby tylko wtedy o tych, którzy jeszcze nie kończą, do gimnazjum na Kurtwanowie przy ulicy Bujaka 15, gimnazjum 28. I to pismo zostało następnie jakby poszatkowane i na wszystkie informacje, które były w tym piśmie, jest odpowiedź kierowana do prezydenta miasta Krakowa Jacka Majkowskiego przez właśnie dyrekcję gimnazjum 27 na Malborskiej, gdzie na wszystkie zarzuty, no może pod cudzysłowem zarzuty, ale informacje o tym, że na przykład mają bardzo słabe wyniki edukacyjne albo mało uczniów, no to na mało uczniów odpowiadają właśnie listą planowanych inwestycji na Woli Duchackiej, gdzie rzeczywiście ilość mieszkań jest imponująca i można powiedzieć oszałamiająca. Wola Duchacka jest zabudowywana po prostu na potęgę. Natomiast no, nie wiadomo, czy tam pojawią się również rodziny z dziećmi, które by szły do gimnazjum i akurat do tego najbliższego. Natomiast drugą sprawą no, to jest odpowiedź na zarzut, że tak słabe wyniki mają na egzaminie gimnazjalnym. Jest to, że no, ta lista nie za bardzo odpowiada temu, jak umieszczenie na samym dole tej listy rzeczywistości, ponieważ to gimnazjum ma taką sytuację, że jest po pierwsze gimnazjum rejonowym, a więc musi przyjąć wszystkie dzieci, które nie trafią w domyśle do pana dyrektora Ławrowskiego i są to często dzieci właśnie integracyjne.
Nie wiadomo, dlaczego nie trafiałem do zespołu szkół kształcących numer 7, ale właśnie do szkoły rejonowej. I na początku mają badanie i na końcu mają badanie wyników edukacyjnych. I właśnie tak jakby średnia, właśnie ta powinna świadczyć o sukcesie bądź nie gimnazjum, a nie poszczególne uplasowanie tej placówki przy egzaminie końcowym, który jest no, dla tych uczniów no, dość trudny. W związku z tym, że oni już jako słabi, no oni szanowni się przyszli do tej szkoły. No i właśnie dyskusją na temat tego gimnazjum żeśmy zakończyli obrady komisji. Aha, jeszcze tu była taka sprawa, że byłem zaproszony w zeszłą środę na spotkanie z panią dyrektor gimnazjum 27 na Malborską i tam pani dyrektor przedstawiała mi uchwałę zarządu dzielnicy 11, no nie ma jej niestety w tej teczce, które właśnie popiera zachowanie czy przetrwanie tego gimnazjum. Jak rozumiem, w statucie sine qua non, to pani dyrektor no, nie za bardzo przedstawia jakąkolwiek koncepcję zmian. Raczej bardziej widzi to chyba w tej sytuacji, jak jest, żeby było tak, jak jest, a nie bez żadnych zmian jakoś takich wyraźnych. Istnieją w zasadzie trzy główne argumenty trzymające za tym, że szkoła na Malborskiej powinna zostać. Przede wszystkim to jest 111 lat tradycji. Tak jak już wspomniałem, ta szkoła jest wpisana w historię woli lubelskiej i przez ten okres stała się taką instytucją integrującą społeczną lokalność w tamtym rejonie. Zresztą tak jak Państwo doskonale wiecie, od początku funkcjonowania krakowskich dzielnic pomocniczych i dzielnicy 11 jest ta ścisła współpraca z tą szkołą, jest tam organizowany szereg imprez kulturalnych, pikników. To jest niesłychanie cenne. A ponadto, jak to i obliczyliśmy z panią inspektor w ubiegłym tygodniu, dwa tygodnie temu, w ciągu ostatnich 10 lat dzielnica 11 przeznaczyła na remonty tego budynku, który jest no, oprócz budynku na ulicy Rządnej, który jest aktualnie w przedszkole, najstarszym budynkiem oświatowym na naszym terenie, no, prawie 800 tysięcy złotych. I ja też pełniąc taką funkcję i w tej kadencji 2003-2006 i obecnie, no, no, no że przekonywałem Państwa do przeznaczania znaczących środków na ten cel w ramach zadań dzielnicy, ale głosowaliśmy za tymi uchwałami, za tymi pieniędzmi, no mając na uwadze to, aby tam funkcjonowała szkoła samorządowa, właśnie taka, która jest też taką dobrą instytucją integrującą tamtą społeczność. I to jest naprawdę duża wartość, której powinniśmy chronić. Kolejny argument, bo faktycznie trzeba wziąć pod uwagę to, że w Krakowie jest ten kryzys demograficzny, tylko że on w najmniejszym stopniu dotyka Podgórza, a w jeszcze mniejszym stopniu dotyka terenu dzielnicy 11 Podgórze Lubackie, a zwłaszcza rejonu ulicy Malborskiej. Już tak jak zwłaszcza radni z Komisji Infrastruktury doskonale wiedzą, co chwilę opiniujemy WZ-ki dotyczące inwestycji w rejonie ulicy Malborskiej. Jaka ilość młodych ludzi z małymi dziećmi, młodych ludzi, które będą mieć w najbliższym czasie dzieci i pójdą do szkoły, czy ewentualnie do szkoły w ulicy Malborskiej, będzie do tego precyzyjnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Natomiast no, też jak Państwo doskonale wiecie, od ponad kilkunastu lat na naszym terenie jest problem z miejscami dla dzieci w przedszkolu. I co? Można zadać pytanie, co w sytuacji, gdy za kilka lat te dzieci, dla których już teraz brakuje miejsc w przedszkolach, no będą chciały pójść do gimnazjum, a my będziemy gimnazja likwidować. No. Poza tym też w zasadzie od 20 lat teraz można powiedzieć, że powstała taka sytuacja, że doczekaliśmy się takiej sieci szkół i placówek oświatowych na naszym terenie, w której w coraz większym stopniu te dzieci uczą się w takich mniejszych klasach, bardziej rodzinnej atmosferze, a od początku tej kadencji, biorąc pod
zdecydowania pani prezydent Okońskiej, no to mamy do czynienia z takim kierunkiem odwrotnym, z budową, tworzeniem takich molochów oświatowych godem z poprzedniej epoki. To myślę, że są dość istotne argumenty przemawiające za tym, żeby ta szkoła pozostała. Ja w ciągu ostatniego miesiąca osobiście zaangażowałem się w obronę tej szkoły. Wziąłem udział w 5 czy 4 spotkaniach, w tym takim największym z udziałem pani prezydent Okońskiej. Faktycznie, jak słusznie pan przewodniczący zauważył, w tym okresie międzysesyjnym, to wtedy to wszystko się zaczęło dziać, zarząd dzielnicy podjął uchwałę wnioskującą do Rady Miasta Krakowa o odrzucenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły przy ulicy Malbowskiej. Dzisiaj też z mojej inicjatywy odbyło się w szkole spotkanie z udziałem Rady Miasta Krakowa, w tym uczestniczył też przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Rady Szkoły. No i podczas tego spotkania rodzice przekonywali radnych miasta do odrzucenia projektu uchwały przygotowanego przez Wydział Edukacji. Jak ta sprawa ostatecznie się zakończy, zobaczymy w środę podczas sesji Rady Miasta. Natomiast niewątpliwie uważam, że powinna w takiej lub innej formie, najlepiej jakby to była szkoła samorządowa, ale jeśli to nie będzie możliwe, to w innej formie, żeby tam jednak ta szkoła przetrwała, bo to jest szczególnie cenne dla tej społeczności. Państwa radnych chciałbym w tej sprawie. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Państwa, jak tak słucham, to dziwnie to wygląda. Szkoła, zespół szkół integracyjnych przyjmuje dzieci, które nie mają zaświadczeń, a dzieci, które będą tam chodzić do gimnazjum 27, więc to nasza jedna, które musi przyjąć wszystkich, których nikt nie chce. I tutaj na wymian tego wszystkiego jest jeszcze propozycja ze strony władz miasta, żeby lepiej to zlikwidować. To gdzie te dzieci? A trzeba pamiętać o tym wszystkim, co tutaj było mówione, że ta dzielnica naprawdę cały czas się rozwija, jest to największy plac budowy. Proszę Państwa, myśmy tu już przeżyli, że zlikwidowano przedszkole tu na Turbanie i to stało się to, co pan przewodniczący mówił. Nie ma miejsc w przedszkolach. Niedługośmy czekali, żeby się doczekać. Wydaje mi się, że z tą szkołą jest podobne. Zróbmy wszystko, co było na miejscu. Rozumiem, że pan przewodniczący nie wyczerpał. Tak, tak, tak.